Cześć wszystkim. Ja właśnie dojechałem na nową inwestycję, gdzie jestem już. Są już obaj majstry. Czekają na mnie. Cześć Damianie. Cześć, cześć. Witamy. Dzisiaj mamy nowy temat. Pokażemy my odpalenie dwóch rekuperatorów. Może na parę, kilka słów na temat obiektu. Mamy taki trochę nietypowy domek, trzykondygnacyjny, piwnica, parter, poddasze. Inwestor w piwnicy planuje produkcję win z Jagody Kamczackiej. Z Jagody Kamczackiej czy z Jagody Kamczatki? Kamczackiej. Na pewno? Tak. To się zaraz zostali. Także jak ktoś był zainteresowany, to możemy, niech proszę, się zgłasza. Proszę, tam widzę. Możemy jakieś winko załatwić. No i co? Przejdźmy do budynku, poopowiadamy, co tu się dzieje, prawda? Dziś jesteśmy na dość ciekawej inwestycji. Budynek trzykondygnacyjny z rozbudowanym systemem wentylacji mechanicznej marki Peflex. Centrala wentylacyjna EasyFast będzie obsługiwać piwnicę domu. Na parterze znajdzie się rekuperator RecuNet, który wentylować będzie właśnie parter oraz użytkowe poddasze. Instalacja wykonana została kilka miesięcy wcześniej, dziś przyszedł czas na zamontowanie i uruchomienie rekuperatorów. No dobra. Czyli tak jak już mówiłem, montaż dwóch central. Szczepan, pokaż się tutaj, przywitaj się ładnie. Co ci się stało w głowę? Uderzyłem się. Zapomnieliśmy kasków. Dobra, czyli reasumując, my od rana ze Szczepanem sobie działamy, robimy całą przygotówkę, montaż anemostatów nawiewnych, wywiewnych, z filtrami strzaszkowymi, jakieś podpięcia sonoduktów. Damian do nas dojechał, przywiózł nam dwie centralki, jedna centralka EasyFast, 300, będzie montowana w piwnicy i będzie obsługiwać samą piwnicę, druga centralka RecuNet F350, obydwie z wymiennikami entalpicznymi ERV. No i co, dzisiaj je zamontujemy i pokażemy, jaka jest różnica, prawda? No bo wiadomo, że EasyFast może sobie kupić każdy, nie jest do tego wymagany instalator, jest do niej sterownik naścienny, panel dotykowy, a RecuNet różni się tym, że RecuNeta może tylko i wyłącznie odpalić instalator z uprawnieniami, który posiada aplikację Imprax i bez tego nie da się uruchomić urządzenia. Pokażemy, jakie są plusy w stosunku do EasyFasta. Mamy bardzo fajną kontrolę nad centralą. Na ten temat może tyle, później poopowiadamy. Tu kominek będzie? No, inwestor planuje w przyszłości zrobienie kominka. Okay. Czy będzie, nie wiadomo, ale raczej tak. Chodźmy może na piwnicę. Ja zabiorę swój miecz świetlny, bo tam jest dość ciemno. I schodzimy. Moment, jak się to... Czyli tak, tu mamy, Damianie, kondygnację piwnicy, docelowo najprawdopodobniej, no myślę, że na pewno będzie to, powiedzmy, ala produkcja wina, czyli taka winnica. To pomieszczenie to będzie leżakowanie wina na półkach. Tu mamy obok produkcję, czyli będzie produkowane winko. Tu tutaj obok... nie ma wentylacji, rozumiem, tak? Nie, tu mamy wentylację zrobioną całą, cała piwnica jest na niezależnej centralce właśnie naszej EasyFast 300C. I wygląda to w ten sposób, tak jak widać, są anemostaty. W tym pomieszczeniu, Damianie, nawiewamy w dwóch punktach. Przeciągamy do pomieszczenia obok, gdzie będzie produkcja, mamy dwa wyciągi. Te pomieszczenia będą ze sobą w sumie otwarte. Będzie tu dodatkowo założony klimatyzator w tym pomieszczeniu, klimatyzator w tamtym pomieszczeniu, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę. I dodatkowo będzie jeszcze nawilżacz, który będzie utrzymywał odpowiednią wilgotność w pomieszczeniach. Czyli dobrze zrozumiałem, że tutaj są dwa klimatyzatory, tak? W tym, tak, tak. Na tej kondygnacji. Tutaj tu nie... jeszcze jest... Tu mamy takie pomieszczenie techniczne, przejściowe, z windą, które będziemy, wiadomo, wszystkie materiały przenosić, przerzucać. Winda. Tak dalej też mamy tu wentylację, jest nawiew, wywiew. O, nie założyliśmy, widzisz? Czyli... Możesz pokazać, Damianie, w sumie nasz wywiew mamy... z naszym filtrem strzeszkowym. Zapomnieliśmy go założyć, ale zaraz go dołożymy. I ostatnim pomieszczeniem jest pomieszczenie... W sumie takie nie do końca wiadomo, jakie będzie, bo różne były pomysły. Jest to na pewno pomieszczenie techniczne, będzie stała nasza tutaj szafa EasyFast, wszystkie przyłącza, wody i różne rzeczy.
W tym pomieszczeniu mamy ogrzewanie zrobione ze względu na to, że tu będą ludzie sobie coś pracowali. Taki był pierwszy zamysł, ale ostatecznie wychodzi na to, że będzie w tym miejscu, co ja stoję, postawiona sauna, plus dojdzie do tego prysznic, umywalka i tak naprawdę będzie to chyba takie pomieszczenie rekreacyjne. W tym miejscu będziemy mieli pod sufitem właśnie zawieszoną centralkę EasyFast 300. Dzisiaj pokażemy jej montaż. I co więcej, może pokażmy, gdzie będzie centralka Rekunet zawieszona. Czyli tutaj montujemy EasyFasta na tą kondygnację. Na kondygnację piwnicy. Ona jest odcięta całkowicie od pomieszczeń w domu. Dobra, myślę, że miecz świetlny mogę spokojnie wyłączyć. Dokładnie, a dokładnie nad tobą, w tym miejscu, Damianie, będzie zawieszona centralka Rekunet F350. I tu montujemy Rekuneta, który będzie obsługiwał kondygnację parteru i poddasza. I poddasza. No to dobra, to do roboty. On później będzie obudowany z sufitem jakimś kasetonowym, żeby można było dostać się do filtrów. Dobra, tam mamy przygotowane oba urządzenia. To co? Szczepan, tu widzę, jakieś modły odprawia. Tak. To może zrobimy jakiś dobra, pokaz, czyli co nam przychodzi od producenta, prawda? Dokładnie. Od której zaczynamy, Szczepan? Może od... Szybko opowiemy, co nam daje producent, prawda, w paczce. Czyli nasza centralka EasyFast 300. Wkrótce nyple podejściowe pod centralkę, 4 sztuki, dwie białe rękawiczki do montażu. Tu mamy sterownik, tak? Tak, tu mamy panel sterowniczy na ścianie. W odróżnieniu od Rekuneta, który nie ma. Od Rekuneta, dokładnie. Pokażemy później, jak go zawiesimy. I co, standardowo ma centrala przygotowane stopki, żeby ją postawić na ziemi, ewentualnie konsolę ścienną bądź sufitową. Instrukcja. Dodatkowe elementy, jakiś dławik, śrubki do montażu centrali do konsoli, imbusy. Pokażmy może szybko w środku, jak to wygląda. Kabel zasilający, kabel do sterownika. Jak otworzymy centralkę, wtedy mamy ładnie wszystko opisane, gdzie jest co, żeby się nie pomylić. Nawiew, wyciąg, tak, z pomieszczeń, czerpnia, wyrzutnia, filtry M5 pozakładane. No i co więcej, no centralka jest fajna, wymiennik entalpiczny RV, 100% bypass, super sprzęt. Dobra, przejdźmy do drugiej centralki. Druga centralka różni się tym, że nie mamy panelu sterowniczego, będzie sterowana mobilnie, z telefonu, tabletu, takich rzeczy. Kabel przyłączeniowy, instrukcja, podobnie jak w tamtej centralce, krótce przyłączeniowe. Dodatkowy filtr antysmogowy, który jest zawsze dostarczony. Nie jest włożony od razu w centralę. Można go zakładać, nie zakładać, nie zakładać, jak woli. Jak otworzymy centralkę, mamy podobną sytuację, opisane wyciągi, nawiew, filtr, prawda? Z drugiej strony, to Damianie, ta centrala się różni już tym, że mamy dodatkowo na czerpni nagrzewnicę antyzamrożeniową, plus nasz filtr i miejsce na filtr dokładny, tak, antysmogowy. Tak samo jest konsola do montażu. Chyba tyle w sumie. Mamy w tym momencie zamontowaną centralę podłączoną i w tym momencie zrobimy pierwsze uruchomienie konfiguracji centrali. Jest to centralka... Piotrek, powiedz jeszcze wcześniej, dlaczego te kanały są takie powykręcane? No, kanały są powykręcane dlatego, żebyśmy mieli, tak jak widać, pion mamy bardzo blisko centrali. Gdybyśmy je podłączyli od razu do pionu, nie mamy praktycznie żadnego wytłumienia hałasu z centrali, pomimo że ona jest dość cicha. Ale w momencie, gdy puścimy ją na wysokim biegu, może się pojawić hałas. A taki odcinek 2-3 metrowy przewodu elastycznego izolowanego bardzo dobrze tłumi hałas, pomimo że powoduje dodatkowe opory. Staraliśmy się robić delikatne łuki bez ostrych zagięć. Troszeczkę stracimy na wydajności, ale dzięki temu uzyskamy pewność, że nie wystąpi nam jakiś hałas, co jest gorszym problemem w użytkowaniu. Także na ten temat chyba tyle.
Mamy centralkę Rekunet F350. Żeby ją odpalić, musimy się połączyć z aplikacją Imprax, centralę skonfigurować i może zaczniemy to powoli robić. Dobra, odpalamy aplikację Imprax. Ta aplikacja jest tylko dostępna dla instalatorów, którzy mają uprawnienia, żeby wykonywać montaż i odpalenie central Rekunet. I więc tak, na początek musimy sobie dodać usługę. Pierwsza zakładka to jest wprowadzenie danych kontrahenta, czyli imię, nazwisko inwestora. Mamy wpisane wszystkie kwestie. Możemy teraz wejść w zakładkę etapy. W etapach rozwijamy ptaszek i mamy po kolei wszystkie punkty, które musimy przejść. Na początek robimy kreator uruchomienia rekuperatora. Witam, Piotrze. Nagrywamy, Piotrze. Tak? No. Pięknie, no. Mamy tu inwestora na obiekcie, tak? Właśnie nas zaskoczył. Słuchaj, robimy pierwszy raz dopiero, tak? Tak, nie. Robimy pierwsze uruchomienie, czyli już Ci szybko opowiem, jak to wygląda, bo Ci nie opowiadałem. Centrala jest sterowana mobilnie, z telefonu, z laptopa, z różnych rzeczy, jakich chcesz, tak? I żeby ją uruchomić, musi być instalator, który ma aplikację, tą Imprax. Nie da się tak, że Ty byś chciał sobie tą centralkę sam otworzyć. Też. Centralka mała, możesz sobie ją samemu odpalić. Na iPhone'a nie? To tupa, kurczę. No to sobie tableta jakiegoś zrobić, tak? Bez iPhone'a. Nie ma iPhone'a. No niestety nie ma jeszcze aplikacji na... Pewnie będzie. Pracujemy nad tym. Nie, no to na pewno się to uda zrobić. I wiesz, Piotrku, pierwsze uruchomienie musimy skonfigurować całą centralę, posprawdzać wszystko i tak dalej, nie? No i tak to wygląda. Szczepa ciszej! Zrobiliśmy małą przerwę, bo odwiedził nas inwestor na budowie. Porozmawialiśmy o różnych rzeczach. W tym momencie możemy dalej kontynuować pierwszy rozruch rekuperatora. My sobie już to sprawdzaliśmy, wszystko jest dobrze podłączone, możemy przejść dalej. Kolejnym krokiem jest włączenie rekuperatora i sprawdzenie go przy 100% wydajności, czyli rozpoczynamy pomiar. Teraz urządzenie pokaże nam przy tej konfiguracji, podłączeniu, założeniu anemostatów i tym ustawieniu anemostatów obecnym, jaką mamy wydajność urządzenia przy 100%. Urządzenie producent deklaruje 350 metrów przy 150 paskalach oporów. Zobaczymy, co nam wyjdzie. OK, mamy wyniki pomiarów. Nawiew wyszedł nam na 340 m sześciennych na godzinę, wyciąg 350, czyli jest całkiem fajnie. Te wszystkie dane za chwilę zostaną wysłane do inwestora. On dostanie na maila wszystkie odpowiednie dokumenty, instrukcje i informacje, jak sterować urządzeniem. Także, Damianie, na tą chwilę chyba tyle. Szczepan walczy w piwnicy z rekuperatorem Easy Fastem 300. Chłopaki zamontowali już rekuperator Rekunet. Na parterze został nam Easy Fast do uruchomienia, ten, który obsługuje piwnicę z winnicami, czy z tym tutaj... Saunami i takimi rzeczami. Tak jest, z tymi pomieszczeniami, które służą do produkcji wina. Tak szybko, Damianie, czyli tak, mamy zamontowany rekuperator, podwieszony, popodłączane przewody do niego i akurat w centralce Easy Fast, jak sama nazwa sugeruje, jest to prosta centrala, może ją każdy zamontować, inwestor samemu sobie kupić i zamontować. I to wygląda w ten sposób. Centralkę podpinamy do prądu. Prąd ciach. Mamy sterownik naścienny, dotykowy. Zaraz szybko pokażemy, jak się włącza centralę. Generalnie różnica jest taka, że na tamtej... Włącza, Piotrek. Włącza. Włączamy. Czyli tak, to jest pierwszy ekran nasz startowy. Centrala za chwilę wystartuje. Wejdzie na wydajność 50%, tak jak widać. Może nie będziemy tłumaczyć całej obsługi panelu, bo to jest bez sensu. Tak na szybko możemy... Akurat teraz jest w trybie automatycznym, to możemy wejść na tryb manualny, czyli tryby pracy. Biegi manualne, włączamy bieg na przykład trzeci, damy jej popalić. Chociaż nie, ona teraz troszeczkę będzie hałasować, to będzie nam przeszkadzać, czyli wejdziemy na bieg
drugi 75%. Z tymi biegami wygląda to w ten sposób. Wiemy, jaką mamy zaprojektowaną wydajność dla kondygnacji, bo akurat mamy 240 metrów łącznie i centrala sama nie jest w stanie się ustawić do tej wydajności, także tutaj musimy już niestety przejść, każdy anemostat wyregulować, sprawdzić anemometrem, jaka jest wydajność, ustawić odpowiednią wartość odpowiedniego biegu, jaka to ma być wydajność, na przykład tam nam wyjdzie około 60-70%. No i co tu, Damianie, jeszcze mamy tak na szybko? Możemy wejść w ustawienia. W ustawieniach mamy takie rzeczy jak data, godzina, dźwięk, prawda? Przywrócenie ustawień fabrycznych. Ważna rzecz, stan filtrów, czyli generalnie za 87 dni wyskoczy nam komunikat, żeby sprawdzić stan zabrudzenia filtrów. W tym momencie możemy go zresetować, czyli to będzie 90 dni. Wracamy. Mamy jeszcze coś takiego jak urządzenia. W urządzeniach tak naprawdę w tej centrali jest tylko bypass, sterowanie bypassem. Na tą chwilę nie będziemy tłumaczyć, bo nie ma na to już czasu i może pokażemy w jakimś innym filmiku dokładną obsługę. I co więcej, Damianie, można jeszcze, wiadomo, ustawić sobie tryby pracy i tryb automatyczny na podstawie harmonogramu na każdy dzień. Mamy 4 nastawy, w zależności o której godzinie chcemy, na jaką centralę ma wejść wydajność. Co? Tak naprawdę to wszystko, podświetlenie parametrów pracy, temperatur, tak, każdego powietrza, nawiewanego, wywiewanego, zużytego i z czerpni. Na tą chwilę dopiero włączyliśmy pierwszy raz centralę, także to się musi wszystko ustabilizować. Ciężko mi złapać ostrość na ten sterownik, ale na żywo nie mam z najmniejszego problemu z widocznością. Dokładnie, czyli podsumowując dzisiejszą pracę, fajnie wyszło, że mamy akurat dwie centralki całkowicie inne, jedna Rekunet, która jest rzeczywiście wypasiona, ma bardzo dużo fajnych funkcji, sterowanie mobilne, wiemy dokładnie, co z centralą się dzieje, możemy nią bardzo fajnie zarządzać. Druga centralka EasyFast, bardzo prosta w obsłudze, każdy ją może zamontować, super rozwiązanie dla niedużych domków. I co, na tą chwilę chyba to wszystko. Dokładną regulację będziemy robić tak naprawdę, jak już inwestor sobie wszystko wykończy, będzie dom przygotowany do użytku, wtedy przyjedziemy, porobimy dokładne ustawienia w poszczególnych pomieszczeniach, może zrobimy z tym jakiś filmik, a na tą chwilę kończymy pracę i jedziemy do domu, tak? Tak jest, no ja jeszcze chciałbym wspomnieć, że wrócimy tu na pewno na regulację. Pierwszy etap powrotu naszego tu to będzie montaż pompy ciepła, bo mamy tutaj z szafą EasyFast, tak, także pompa ciepła będzie montowana, obstawiam, że może, nie wiem w sumie kiedy, ale może za 2 miesiące, za 2-3 miesiące, także to będzie pierwszy etap, a drugi etap wrócimy na odpalenie już instalacji, wyregulowanie i może jeszcze w przyszłości kiedyś odwiedzimy inwestora, jak już będzie winnica działała. Także wypijemy jakieś winko i popytamy go, jak to wszystko u niego się sprawdza, tak? Inwestor okazał się bardzo sympatycznym człowiekiem, który właśnie zaprosił nas na wino własnej roboty. Na jednych budowach mamy baseny, na innych winnice z saunami, także całkiem dobre inwestycje. Także dzięki, oglądajcie nas, do zobaczenia w kolejnych filmach. No, pozdrawiamy, cześć. Cześć.